Wszystkie te moje projekty to się bardzo dawno temu narodziły, to znaczy każdy z nas ma taki okres, kiedy jest genialny i to wtedy ma gdzieś, nie wiem, 18, 19 lat, 20. Wtedy są te wszystkie takie wielkie idee w człowieku i potem albo się trochę realizuje, albo próbuje, albo nie próbuje, ale Dante mnie fascynował. Ja nigdy nie czytałem Dantego, tylko znałem go przez refleksję u innych poetów. Eliota, Ezry Pounda, Miłosza, Herberta. No to jest takie dziedzictwo, które promieniuje przez wszystkie stulecia różnych poetów. No i całe życie się... Natomiast doceniałem coś niezwykłego w Dante, mianowicie, że on potrafił objąć cały współczesny mu świat w jeden utwór, czyli stworzyć takie uniwersum. Coś, czego nikt nie potrafi zrobić z dzisiejszymi czasy. Nie ma takiego utworu, który by objął jakby w pionie i w poziomie przekrój przez świat, a Dante to zrobił, więc... Usiłowałem czytać Dantego, ale to jest droga pod górę i to bardzo stroma, dlatego że Dante jest niezwykle gęsty. W języku polskim są właściwie dwa tłumaczenia i szczątkowe tłumaczenia, na przykład próby Norwida, czy... I właściwie każdy poległ w próbie tłumaczenia. Ja trochę mówię po włosku i trochę rozumiem po włosku, oczywiście nie rozumiem tak dobrze starowłoskiego i nawet Włosi potrzebują napisy w tym filmie, żeby łatwiej było przyswoić ten starowłoski, który właściwie zapoczątkował język włoski. Dante to zrobił, Dante zjednoczył Włochów. I byłem obłożony książkami przez 3 lata. Znaczy w końcu po Młynie i Krzyżu podjąłem się tego, żeby robić, jak gdyby zająć się Dantem. I czytałem angielskie tłumaczenia, i czytałem polskie i oczywiście zaglądałem do włoskiego tekstu. Najlepsze i najczystsze z tego było angielskie tłumaczenie, właściwie amerykańskie tłumaczenie, gdzie poeta przetłumaczył na białą prozę ten poemat, nie próbując znaleźć rymów i rytmu. I to było niesamowite odkrycie. No to ta gęstość tych obrazów była niezwykła i po prostu to jego rozprawienie się ze współczesnością, z przedziwną miłością do Beatrycze, która jest niezrozumiała dla osoby współczesnej, ponieważ on tą Beatrycze nigdy nie dotknął nawet, nie mówiąc o pocałunku. On ją widział wielokrotnie w kościele, ona nie zwracała na niego uwagi i raz do niego się uśmiechnęła i ukłoniła po przeciwległej stronie ulicy. To był cały związek. Raz ją widział przy moście Ponte Vecchio we Florencji i ona zignorowała go kompletnie, przyszła obok. To był cały związek Dantego z Beatrycze, dzięki któremu mamy ten niezwykły poemat, który... Ja sądzę, że są takie... Znaczy wracając do tego, że współczesność nie daje mi takich sumarycznych dzieł, to również nie daje mi dzieł. A dzieła w sztuce są takimi ekwiwalentami, można powiedzieć, dużych natężeń materii w kosmosie. To znaczy, te dzieła wywołują takie pola grawitacyjne, że wokół tych dzieł zaczynają krążyć inne dzieła, zaczynają krążyć inni artyści, inne dziedziny sztuki, co chwilę są odnawiane poprzez różnego rodzaju interpretacje. No, gdyby tak umieścić, zrobić taką grafikę i umieścić tą niebywałą grawitację, tą niebywałą gęstość Dantego w centrum, to jest właściwie taki ekwiwalent czarnej dziury. No, może przesadziłem, ale
bardzo gęstej materii, wokół której na orbitach krążą niebywałe ilości. Kiedyś zajrzałem, ile jest piśmiennictwa, ile książek powstało o Boskiej Komedii i powstało ich przeszło 3 miliony, więc to jest jakaś niebywała ilość referencji do tego. W tym liczone są eseje, artykuły i tak dalej. Do tego powstało ileś prac plastycznych, teatralnych, no nawet no bez przerwy ja widzę w inscenizacjach teatralnych odnoszenia. No, no, obraza, no już nie mówiąc, cały romantyzm polski był gdzieś zadłużony. Niedawno byłem w tym zameczku, który ojciec Krasińskiemu wybudował i ten cały tam, ten ciężar Dantego, który na tym ślepnącym Zygmuncie, młodym Zygmuncie Krasińskim spoczywał, który pisał Niebieską Komedię, jak gdyby wpatrzony w Boską Komedię. No, i ten plan niebotyczny młodego Krasińskiego, który chciał na kształt Goethego i Fausta zbudować, znaczy tam dodatkowe części tej Nieboskiej Komedii robić. No i tak dalej, no, ilustrowali go różni malarze od starych podejść typu Botticelli, który, czy Giovanni Di Paolo, taki bardzo piękny malarz sieneński. Próbowali go ilustrować. My tu wykorzystywaliśmy ilustracje, które ja uważam najlepiej oddają Gustava Doré, ale Salvador Dali, no Picasso, no wszyscy tam gdzieś podchodzili pod tego Dantego. To jest coś niebywałego, jak ten człowiek jedno dzieło, które jak się wchodzi do domu Dantego we Florencji, który tak de facto jest pusty, bo Florentyńczycy zniszczyli cały dorobek Dantego, a jego samego skazali na śmierć. Dlatego on nie wrócił z misji, którą podjął się pojechać do Rzymu i tam negocjować z papieżem w imię Florentyńczyków. Jak wracał, to się dowiedział, że na niego jest kara śmierci. W związku z tym wyjechał do Padwy, do Can Grande, a potem skończył w Ravennie u Franciszkanów. No i też cyrk cały był, jak się Florentyńczycy obudzili co do wielkości Dantego i usiłowali tego Dantego sprowadzić do Florencji, jego zwłoki, jego kości, jego... I franciszkanie ravennieńscy bez przerwy ukrywali ten grób Dantego. W związku z tym w chwili obecnej, jak się dociera do Ravenny i do tego klasztoru franciszkańskiego, to tych grobów jest kilka różnych, nikt nie wie, który jest właściwy. Właściwie nie ma właściwego, bo w pewnym momencie jeden z franciszkanów zamurował szkatułę z kośćmi Dantego gdzieś w murze i potem przez wiele stuleci nie można było jej odnaleźć. Odnaleziono jakąś inną szkatułę. No to jest osobna historia, to szaleństwo, próba. A Dante jak gdyby z jednej strony rozlicza się ze współczesną mu Florencją, która jest, rozpada się na dwa obozy, Gwelfów i Ghibellinów, i ci ludzie zajadle nawzajem się zwalczają. Niszczą się nawzajem, niszczą swoje budowle. Tak się jedzie do Bolonii, to wszędzie widać te wieże wysokie, takie świadectwo tych rodów. Tak we Florencji prawie nie ma tych wież, bo sobie burzyli nawzajem. I tak jak mówiłem, dom Dantego jest fikcją, bo to jest coś wybudowanego w miejscu, gdzie był dom Dantego. Nie ma ani jednego eksponatu z jego czasu, natomiast jest plakat współczesny. Mniej więcej połowa wielkości tego i na tym jest 100 pieśni Dantego. I tak to dla dzieci tam jest taka wystawa właśnie szkolnych z podstawówki, bo już myślę, że licealiści to by mieli problemy z tą wystawą. Ale urzekło mnie coś niezwykłego, że można podejść do takiego plakatu i tam jest to 100 pieśni Dantego i właściwie jest wszystko. Czyli że to ważne dzieło sztuki można zamknąć w tak małym rozmiarze i tam no, jest niebywały ciężar. Z kolei jak tak studiowałem tego Dantego i czytałem i on mi się jakoś odbijał w różnych wersjach współczesności, to usłyszałem niemalże takie pytanie z jego, że no widzisz, ja tu opowiadam o swojej Florencji, a co ty mi możesz powiedzieć o Polsce? Tak jakby wywołał mnie do tablicy. A ponieważ
rok 2010 był właściwie rokiem danteńskim dla Polski, takim właśnie dopustów niebywałych, bo tak jak tu szczątkowo to oczywiście widać, ale Polska została, no już po pierwsze było takie anteskryptum tego, co ma nadejść poprzez bodajże wyborcze, było zdjęcie pod spod Częstochowy takich styczniowych pól pokrytych śniegiem i taki szpaler słupów wysokiego napięcia, niebywale oszronionych i oblodzonych, które się pogięły pod takim niezwykłym ciężarem tego oblodzenia i stworzyły taki szpaler właściwie antropomorficznych takich kościotrupów. I to dla mnie było już takie właśnie zapowiedź, taki zwiastun, że te te kostuchy idą po prostu w ten rok 2010. Nie było zdjęcie, to jest dokładnie tak, jak to, nie wiem, Salvador Dali malował czy coś, no kompletnie surrealne. No i potem się zaczęło, zaczęło się powódź za powodzią, pół Polski znalazło się pod wodą. Dla nas, dla wielu ludzi to po prostu już nieistniejący temat, a dla tych ludzi, których zalało, to jest naprawdę istniejący temat, ponieważ te pół Polski to tak żyje pod mieczem Damoklesa, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie następna powódź. Część tych ludzi stać było ich na to, żeby się ubezpieczyć powtórnie, aczkolwiek te ubezpieczenia, gdzie już jest teren zalewowy, to strzelają przez sufit i tam ceny są zaporowe dla ludzi. Część ludzi absolutnie nie stać, absolutnej większości nie stać na to ubezpieczenie, bo ono jest za drogie. Poza tym, no i oczywiście ludzi nie stać, żeby się wynieść tam stąd, gdzie oni są, bo jak się wynieść, to trzeba zlikwidować swoje i tak dalej. Więc ci ludzie żyją w dużej mierze w jakichś tak formach takiego szantażu przyrody, no i jednocześnie dużo tych władz tam nie zrobiło tych nowych wałów i tak. No to jest temat rzeka, ja nie chcę na ten temat teraz się rozwodzić, ale ta 2010 rok pod wodą Polska to naprawdę były duże dramaty. Do tego ja zrobiłem kwerendę we wszystkich telewizjach polskich i dopuszczony zostałem do materiałów, które nagrali operatorzy filmowi tych telewizji i które nie zostały wyemitowane ze względów estetycznych, podejrzewam, ponieważ to były obrazy, które no, dosłownie można było jechać do Rygi non-stop, bo były straszne sceny, no, jakieś trupy pływające ze szczurami, no nie chcę tego też opowiadać, ale jak to oglądałem, to miałem wrażenie, że ja czytam Inferno Dantego, to było... Ja byłem po lekturze właśnie i tak jakby się te rzeczy zmaterializowały, jakby nie wiem, takie miałem wrażenie, że sztuka wyprzedziła rzeczywistość, tak jak Oscar Wilde mówi, że sztuka wyprzedza rzeczywistość. To miałem, jak oglądałem te niepokazane w telewizjach materiały. Ja się ograniczyłem do tego, co było pokazane w telewizjach. Więc unikałem też takiego, bo to naprawdę można zachorować, jak się widzi niektóre obrazki. No i rozpacz tych ludzi, no tam te wywiady z tymi ludźmi, to tragedie były naprawdę ogromne. No i do tego wiadomo, no cały 10 kwietnia i to właśnie poniżające oddanie ruskim czegoś, co nie wiadomo, czy oni czasami tego nie sprokurowali. No po prostu no cały czas w tym roku brnęliśmy w jakieś dziwne batalie z krzyżem. No właśnie ta cywilizacja nigdzie się nie posunęła. No był rok 2010, a emocje były z roku wczesnych chrześcijan właściwie. I tam to było manipulowane, jakieś dziwne ataki na tych ludzi, obrony. Nie wiadomo, czy ci obrońcy nie byli manipulowani też. Teraz wychodzi tak jak ta, co podpowiadała Komorowskiemu, która tam manipulowała z jakąś inną. To wszystko było dość takie właśnie brudne, ale efektem tego było taki podział, który istnieje do tej pory w Polsce. Właściwie na gwelfów i gibelinów.
I ten podział przebiega często w łożach małżeńskich, przy stołach rodzinnych. On tnie, ta gilotyna tnie równo między przyjaciółmi, między którzy już nie są przyjaciółmi, ludźmi, którzy unikają tego tematu, żeby nie wejść na niebezpieczną minę. Ponieważ ja spędzam większość czasu poza Polską, przyjeżdżam do Polski i widzę to być może bardziej dramatycznie, czy bardziej wyraźnie. No i tak mi się to wszystko splatało w taki ekwiwalent, znaczy to, co ja spróbowałem zrobić, to nawiązać dialog. Podobnie zresztą jak w moich dwóch poprzednich filmach, bo dla mnie ten film zamyka tryptyk takich rozmów z mistrzami z przeszłości, właśnie tych, którzy potrafili zrobić tą całościową opowieść o swoich czasach, no bo Hieronymus Bosch i Ogród Rozkoszy Ziemskich, jest tam współczesna kobieta, Angielka, próbuje jakby wejść w ten Ogród Rozkoszy Ziemskich. To jest pierwszy, jakby lewa strona tryptyku. Centralną jakby częścią tryptyku jest Młyn i Krzyż, gdzie bezpośrednio jest to rozmowa z Peterem Bruegelem i jego największym obrazem Droga na Kalwarię, też, który sumaryzuje jego współczesność, a jednocześnie historię, no bo to jest i chrześcijaństwo, i paradoksalnie niszczenie Flamandów przez katolickich Hiszpanów. No tam też jest zagęszczenie różnego rodzaju absurdów, które człowiek ma niebywałą tendencję do stwarzania i cierpienia w związku z tym, i opresji, tworzenia opresji w związku z tym. No i trzecią częścią tego tryptyku jest Onirika, czy też Psie Pole, to się kiedyś nazywało. I to jest dla mnie zamknięta już rzecz, i to jest jakby taka rozmowa z mistrzami i moja próba porozmawiania z nimi, no porozmawiania trochę. Dlatego też ten film Onirika pierwszy był otwarty we Włoszech rok temu. Przeszło, bo w kwietniu zeszłego roku miał premierę we Włoszech. Bardzo się właśnie tego obawiałem, ale na szczęście Włosi bardzo ten film przyjęli entuzjastycznie, można powiedzieć. Także to jest... Muszę przyznać, że uprzedził pan kilka moich pytań. Natomiast chciałem zapytać o stronę wizualną pana filmów, bo ona zawsze sprawia wrażenie bardzo takiej bardzo dopracowanej, wycyzelowanej. Czy to w jakiś sposób jest związane z pana zainteresowaniem malarstwem? Bo wiem, że pan także tę dziedzinę sztuki uprawia. No tak, no odpowiedź jest tak. Rozumiem. Żeby zbalansować trochę, żeby pan miał trochę pytań. Powiedział pan kiedyś właśnie taką ciekawą rzecz o malarstwie, która mnie zainteresowała, że to jest pewien rodzaj kontemplacji i że tak naprawdę, kiedy człowiek maluje, uczy się wtedy patrzeć. Czy mógłby pan tę myśl rozwinąć? Tak, to jest trochę taka zapomniana forma kontemplacji, ponieważ teraz operuje się w szkołach plastycznych, czy w ogóle w tym, na co widać w galeriach w sztuce współczesnej, operuje się taką tandetą straszną, byle czym, każdy byle jak, coś tam żygnie na tą, jak to mówią młodzi ludzie, na tą kartkę i czy na to płótno, i jest. Nie jest wymagane właściwie nic. No każdy może, każdy jest artystą, każdy może cokolwiek zrobić, jakieś połamane rury wsadzić do parku i skasować miasto na 200 tysięcy złotych i nazwać to coś tam wiatr wolności albo historia świata, albo coś. No i tak, ja mogę zdjąć tą koszulę, rozerwać na pół, powiesić na wieszaku i nie będzie krytyk, który przyjdzie, że to oznacza rozdarcie człowieka we współczesnych czasach i to właśnie jest głębokie, bo jednocześnie jest to obiektywizacja przedmiotu codziennego użytku poprzez teoretyczną istotę etyki normatywnej. I tak mogą na parę stron, i tak broda, z takiej artykuły z brodą walić,
I to łykają ludzie, zamiast ich wziąć i wsadzić do więzienia za jawną kradzież i bestialskie nieliczenie się z... No i ci biedni ludzie chodzą na te wystawy, te dzieci chodzą w tych muzeów sztuki współczesnej i te badziewie oglądają i tam jacyś różni ludzie się wymądrzają. No, oczywiście jest też dobra sztuka współczesna, ale jest jej tak niewiele, naprawdę. To jest przerażające, no to jest przerażające. Natomiast pan mówi o kontemplacji. No tak, no podstawa tego była, właściwie ludzie teraz wolą uprawiać buddyzm zen na całym świecie, zamiast rysować z natury. A to jest to samo. A może taki Cézanne to był buddysta zen, bo on bez przerwy na tą górę Saint-Victoire bez przerwy patrzał, ją malował i co chwilę ona inaczej wychodziła, czy na kawałek drzewa i tą górę w głębi i tak dalej. Czy martwą naturę ułożył parę gruszek, parę jabłek i to... Bo jak się maluje właśnie oldschoolowo, czyli odchodzi się do rysunku, malarstwa na poważnie, to ta natura bezustannie pokazuje swoją niebywałą, nieuchwytną cudowność i delikatność, i skomplikowanie, i głębie. I jak się spróbuje choć trochę do tego zbliżyć, to człowiek nabiera rysunku. I zdaję sobie sprawę, że nie żyje w pustce, nie żyje w takiej technologicznej pustce ekranu, bo teraz jest to pokolenie head down, które nic nie robi, tylko patrzy w te ekrany. A tam są jakieś uproszczone robole, które tam mają strzelać coś, czy obojętnie, jakieś głupawe filmiki i to wszystko jakby to jest... No i to ma być szybko, krótko i dużo. No i w tym momencie nie ma tego kontaktu z tym, co jest bezustannym cudem natury. W związku z tym dużo tych młodych ludzi, ja mam z nimi kontakt, jest i wyalienowanych, i bardzo samotnych, i bardzo nieszczęśliwych, i bardzo zagubionych. I my ludzie się na to godzimy w jakimś sensie, bo wpadliśmy w takie... W taki wir. Jak patrzę na tych starych mistrzów, jak widzę, ile człowiek mógł zrobić za życia krótkiego. Jeszcze niedawno, bo teraz kupiłem tomik wierszy Gajcego, który umarł, jak miał 22 lata. A jakie piękne wiersze pisał. No i tak dalej. Mogę długo na ten temat, więc cut. Czy macie państwo jakieś pytania? Marcela Duchampa też byłby pan sugerował wstać do pudła? Tak, jego bym powiesił na tym pisuarze. Jest coś takiego, że właściwie, kto to napisał, już nie pamiętam, bodajże Sartre, że estetyka setek lat została spuszczona z wodą w pisuarze Duchampa. Więc dla ludzi, którzy nie studiują plastyki współczesnej, Duchamp jest artystą, który w pewnym momencie wystawił dla jaj pisuar i nazwał go Fontanna. I właściwie to są narodziny i konceptualizmu, i dadaizmu, i różnych izmów takich polegających na kpinie, na ironii. No w porządku, Duchamp to zrobił i powiedzmy, problem jest taki, że przed Picasso, przed Strawiński, przed Duchamp przyszli tego typu ludzie, którzy porąbali tą konstrukcję, którą przez setki lat budowali artyści. W jakiejś próbie nawiązania, dojścia do jakiegoś wymiaru boskiego, do... No i niestety ci ludzie tak przeorali, ci nieszczęśliwi awangardziści tak przeorali to pole, że po nich przyszło mnóstwo naśladowców mniej utalentowanych i oni zabruździli kompletnie ten obraz, bo to uwolniło ich od obowiązku studiowania, to uwolniło ich od obowiązku różnego rodzaju. No i się zaczął taki burdel w sztuce, który XX wiek jestem głęboko przekonany, że to zniszczenie człowieka, zniszczenie tych form starych
obrodziło właśnie tym niebywałym okrucieństwem XX wieku, gdzie wojny masakrowały postać ludzką. Co było pierwsze? Czy Picasso, czy pierwsza wojna światowa? No jakoś tak, albo dwoiście można na to patrzeć. Z jednej strony tak kwestia Witkacego, czy samobójstwo Witkacego jest przeczuciem II wojny światowej. Czy też raczej II wojna światowa jest następstwem samobójstwa Witkacego. To znaczy ten totalny atak na formę, który nastąpił na przełomie, czy też na początku XX wieku, zaowocował takim atakiem na wszelkie wartości człowieka, takim totalitarnym atakiem. I zadziwiające dla mnie jest to, że ci ojcowie narodów, którzy przyszli, żeby odbudować narody, to oni mieli dużo do powiedzenia w kwestii sztuki. To taki Hitler, wczoraj oglądałem w telewizji tutaj, że była aukcja w Monachium jego obrazów. Tam jeden z obrazów 320 tysięcy euro, taka akwarelka. Ale Hitler chciał odbudować właśnie piękno i harmonię. W związku z tym on zaczął niszczyć właśnie tą zdegradowaną sztukę. Tylko jak się rozpędził i jak zaczął niszczyć to, to przy okazji zniszczył i świat, i Niemców, i jakieś kosmiczne ilości cierpienia. I to samo Stalin, przecież Stalin też, on chodził, on otwierał wystawy. Mało kto wie, że ta cała sztuka socrealistyczna, którą Stalin nadzorował, on miał jakieś ambicje wręcz artystyczne. Zresztą jest taki dziwny zestaw, kiedyś czytałem, ile jest zwierciedlanych spraw Hitler-Stalin, że jeden się urodził 10 lat po drugim, oboje byli trzecimi dziećmi w rodzinach, gdzie dwa pierwsze porody zakończyły się śmiercią. Oboje mieli predyspozycję do duchowości. Stalin wstąpił do seminarium, Hitler chciał być teologiem. Oboje właśnie mieli skłonności artystyczne w pewnym momencie i obaj pochodzili z małych krajów, a rządzili dużymi krajami. Tam było ileś tych zestawień jeszcze, było ich 20 kilka. Zadziwiających takich symetrii, które istniało między nimi. No i to właściwie zaczynałem to badać teraz na świecie. Do jakiego stopnia sztuka zniszczyła, czy też zachęciła do tego niszczenia, palenia ludzi, do tych masakr, jakie były. Na szczęście pojawiła się nowa gałąź sztuki w XX wieku, która niczym Arka Noego przepłynęła to stulecie, ratując figurę ludzką. I tą sztuką było kino. Jest też tak się mówi, byłem w paru dyskusjach na Harvardzie, gdzie właśnie, że idolizacja gwiazd filmowych wynika właśnie z tego, że one były postacią ludzką w tejże arce, która przepłynęła przez XX wiek. Z kolei jeden z profesorów na Harvardzie, jak miałem taki wykład o symbolice i rozmawialiśmy o symbolice światła i on wstał i powiedział, wie pan, mnie się wydaje, że świat zaczął się kończyć w momencie, kiedy ujarzmiliśmy światło. Ja mówię, tak, a co pan przez to rozumie? A on mówi, no wie pan, cywilizacyjnie rzecz biorąc, ludzie mieli poczucie ciemności i jasności. Mieli poczucie tej dwoistości, która istnieje naturalnie i która organizuje nasz świat. Przyszedł moment, kiedy powstała elektryczność i nagle staliśmy się panami światła. I od tego momentu dążymy do jasności we wszystkim. Od tego momentu podświadomie staliśmy się wielbicielami totalitaryzmu światła.
Pamiętam, jak jeden z kolegów w szkole filmowej wziął do ręki, staliśmy na przystanku autobusowym i był kiosk i na kiosku, w kiosku był wystawiony świerszczyk. I taki dla dzieci magazyn, nie żaden pornograficzny, tylko dla dzieci świerszczyk. I był taki obrazek, właśnie niebieskie niebo, słońce i był wierszyk. I coś na tym wierszyku, pierwsza zwrotka była, że na niebie ani jednej chmurki. I on tak mówi, kupiłem to, bo mówi, to jest totalitarny wiersz. No właśnie, ani jednej chmurki na niebie. No i już my tak chcemy, prawda, tą jasność wprowadzać we wszystko. Żeby wszyscy jednogłośnie wszystko przez aklamację i tak dalej. Ale ja się rozgadałem na różne tematy, a dotykam tak po łebkach różnych rzeczy, a to jest wszystko jakby powiązane. No to jest... A jakby ktoś pana chciał do pudła wsadzić, na przykład za onirikę? No, to by mi musiał udowodnić, co zrobiłem źle. Czy ewentualnie co, gdzie mój warsztat jest słaby. Jeżeli by mi to udowodnił, to z chęcią pójdę do tego pudła. Ja mam takie pytanie, właśnie między innymi warsztatowe. Bo w swoich filmach reinterpretuje pan już opowiedziane historie w innej dziedzinie sztuki. I moje pytanie brzmi, czy taka reinterpretacja, czyli opowiadanie na nowo historii, które zostały już opowiedziane, dodatkowo myśli pan obrazami, to znaczy w moim odczuciu, jest dla pana łatwe czy trudne? Reinterpretacja jest łatwa czy trudna? To jest dla pana problem warsztatowy, czy to ułatwia panu pracę nad filmem? No, nie zupełnie zgadzam się z pani tezą, że to jest opowiadanie czegoś, bo tak to można powiedzieć o każdej historii, a przynajmniej o absolutnej większości wszystkich książek, wszystkich filmów, bo jest parę takich motywów podstawowych, które mają z tych wzorców, czy literackich, czy typu Odyseja na przykład, czy chociażby Dante i Boska Komedia. Jak wspomniałem 3 miliony, no to co 3 miliony opowiada tą samą historię? Nie, każdy opowiada, wystarczy, że pani zacznie opowiadać tą historię po swojemu i to już jest nowa jakość, nowa inna rzecz. Więc to nie jest... Ja nie ilustrowałem, ja słyszałem na przykład, że teraz we Włoszech ma powstać jakiś gigantyczny projekt za mnóstwo pieniędzy. Właśnie ktoś chce zrobić Boską Komedię, to Benigni mi mówił, że ktoś chce zrobić taką Boską Komedię, no jota w jotę, co ja uważam jest absolutnie niemożliwe, bo to nie da się tego sfilmować ani... Także ja nie sądzę, że to jest powtarzanie, znaczy jest kilka podstawowych motywów. Wzrost wewnętrzny, podróż w poszukiwaniu ojca, powiedzmy, no jest kilka takich podstawowych tematów i większość filmów, czy każdy można sprowadzić do tego, no i walka białego z czarnym i tak, czy to ułatwia, czy ja myślę obrazami, czy ułatwia mi to, czy myślenie obrazami mi coś... Ułatwia opowiedzenie historii. No wie pani, kina to są obrazy przede wszystkim, więc... jak pracuję czasami ze scenarzystami, to mówię, dobra, robimy nieme kino. Bo najbardziej nie lubię, jak ktoś wkłada, nie wiem, kapelusz i mi teraz wkładam kapelusz. Albo... Krystyna, może byśmy zrobiła herbatę i zaraz ta Krystyna przynosi herbatę. To albo przynosi tam herbatę i niech on już tego nie mówi, ale leci ten minutaż w telenowelach w ten sposób. Bo to jest uniwersalny sposób opowiadania dla tych, którzy nie widzą i dla tych, którzy nie słyszą. Słuszny punkt, brawo. Nareszcie tą tajemnicę ktoś przeciął laserem. Tego wrzoda narracyjnego zoperował.